Cześć, witajcie na kanale Totolotka. Dziś poznacie historię najbardziej sensacyjnego triumfu w historii Pucharu Polski. Mowa tu o roku 1975, kiedy to drugoligowa drużyna Stal Rzeszów sięgnęła po to trofeum. W sezonie 74-75 Stal Rzeszów jako drugoligowa drużyna szturmem pięła się na kolejne szczeble Pucharu Polski. Wygrane z Kolejarzem, Sząbierkami, Rowem Rybnik, a później Stalą Mielec doprowadziły tę ekipę do historycznego półfinału z Pogonią Szczecin. No to u nas to był mecz 2 marca. Też ciężkie boisko, bo to było po śniegach, śniegi stopniały. Boisko było dość ciężkie. Taka masa ludzi przyszła, kibiców, atmosfera była niesamowita, bo ludzie stali wokół boiska. Także w momenty, kiedy trzeba było wybić rzut rożny, albo zawodnik gdzieś rozbiegł, to wpadał w ludzi, po prostu był zatrzymywany przez ludzi. Ludzie stali za bramkami i przy liniach boiska. To w tych czasach było dopuszczalne i to była niesamowita atmosfera. To był nieustający dopik tych paru tysięcy ludzi. Regulaminowe 90 minut potyczki z Pogonią Szczecin nie wyłoniło zwycięzcy. Jednak już w dogrywce to ekipa z Rzeszowa okazała się być lepsza. Strzeliła 3 gole i wygrała 3-0. I po wygraniu tego półfinału, w szatni, atmosfera i tak dalej, że mamy jednak szansę, jeszcze wiedzieliśmy, że z kim gramy. Gramy z tą samą drużyną, którąśmy pokonali tutaj w Rzeszowie. Że mamy szansę jednak zdobyć ten puchar. Wiara, już zaczęła się pojawiać wiara, że możemy przywalczyć. W wielkim finale doszło do ponownego starcia Stali z Rowem Rybnik. Myśmy wyeliminowali pierwszy Row Rybnik, drugi Row Rybnik wyeliminował tam podobno chyba, nie pamiętam, ale chyba Górnika Zabrze, ale nastąpiła wymiana i z tą samą drużyną spotkaliśmy się w finale w Krakowie. Z tą samą drużyną, dosłownie. Znaliśmy się bardzo dobrze, dlatego był ciężki mecz. I w tym przypadku 90 minut nie wyłoniło zwycięzcy. Jednak tym razem dogrywka również była bezbramkowa. O wszystkim miał zadecydować konkurs rzutów karnych. Cała ceremonia wyznaczenia, zaczęła się już taka nerwowa historia i stres. Bo wiadomo, że te karne rozstrzygną o zdobyciu tego pucharu pragnionego. Chcieliśmy go bardzo zdobyć. Teraz jest kwestia, kto podejdzie pierwszy. No nie było za dużo chętnych do rzutu karnego. Ja ze względu na to, że karne biłem w paru klubach, byłem zawodnikiem lewonożnym, to dlatego na razie stanąłem i doszedłem do wniosku, że będę jednak bił jako pierwszy tego karnego. Nikt nie chciał bić nawet pierwszego. Nerwówka jest przy strzeleniu karnego zawsze. Zawsze jest stres. Pan Zdzisław Napieracz odetchnął z ulgą. Udało mu się zamienić 11 na gola. No zaczęło się to dość ciekawie, dlatego że po strzeleniu przeze mnie rzutu karnego następni goście nie postrzelali. To po 6 karnych było 1-0. Ostatecznie to jednak zawodnicy Stali okazali się być skuteczniejsi w konkursie jedenastek. I to oni sięgnęli po to trofeum. A potem euforia nastąpiła po tym myśmy, do nas dotarło właściwie, że zdobyliśmy puchar w autobusie, bo to było zmęczenie, kąpiel, w szatnie, cieszymy się, ale tak na spokój, to co żeśmy zrobili, powitanie kibiców, to dopiero wtedy żeśmy świadomili, że ten puchar jednak jest nasz i zdobyliśmy, dostali Rzeszów ten puchar. Mecze tegorocznej edycji Pucharu Polski rzecz jasna możecie obstawiać na stronie sponsora tych rozgrywek, Totolotka. A czy wy znacie jeszcze jakieś inne przypadki sensacyjnych piłkarskich triumfów? Podzielcie się swoją wiedzą w komentarzu. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału Totolotka.